Cześć, słuchajcie, chcę Wam pokazać taki mały patencik. Za chwilę biorę się za malowanie łazienki. Mam już zabezpieczoną ją oklejoną folią, ale mam tam jeszcze dwie popraweczki do wyszlifowania, takie dwa miejsca, gdzie trzeba było jeszcze dołożyć gładzi. No i teraz, jak to zrobić, żeby sobie nie nabrudzić, zaraz to wszystko, żeby nie było popylone, to chcę Wam teraz pokazać. Wchodzę do łazienki. O, kurtynka, elegancko. Przełączę kamerkę i już zobaczcie, o co chodzi. Okej, okay, jesteśmy. Już fajnie zafoliowana łazieneczka, tak żeby tu się nic nie nabrudziło przy malowaniu. Bo to wiecie, się tam wydaje, że to małe pomieszczenie, ale potem czyszczenia, sprzątania sporo, nawet w małym pomieszczeniu. To tak o, rzucę taki szybciutki kadr. Na podłogę zaraz położę filc. Wszystko mam zakryte, nic nie trzeba było wynosić, tam różne kosmetyki, drobiazgi jest, wszystko sobie pod spodem, pod foliką. I tutaj teraz zobaczcie ten mój mały patencik. Zrobiłem sobie taką mini kurtynkę. Może spróbujemy to gdzieś przesunąć. Nie, nie da się zaraz. O, widzicie? Tu są te dwie popraweczki przy kinkiecie do wyszlifowania, jedna i druga. I teraz pył będzie mi spadał tutaj na tą folijkę, którą sobie zbiorę przed malowaniem. Dwie takie tasiemki wykleiłem do sufitu na krzyżak, żeby tutaj też się nie odkleiło, albo gdyby chciało się gdzieś tam odkleić, to nie spadnie. I tu ładnie będzie mi cały pył opadał. To sobie zwinę już po zagruntowaniu, żeby też mi nic nie kapnęło. I biorę się za malowanko. Taki drobny patencik. Wiecie, drobne rzeczy, nie? Ale dość fajnie mogą nam usprawnić pracę. Zapraweczki wyszlifowane. Teraz widzicie ten efekt? Cały pył został tutaj. Na tym fartuszku takim zrobionym. A tu ładnie, elegancko, czyściuteńko. I teraz to sobie zdejmuję. Zostaje mi folia. I już mogę sobie elegancko malować łazieneczkę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym. Czy to podoba się Wam? Takie triki, myki, haczyki. Jestem ciekawy. Miłego, pozdrawiam. Hej, hej.